Hej! Witajcie na kanale Sypnia Planuję. 13 tydzień ciąży to już 50 gram, a 11 cm małego człowieka, który ma już wszystkie stawy i mięśnie. Można już odczuwać delikatne mrowienie i łaskotanie, które odpowiada za ruchy dziecka. W żyłach kobiety płynie więcej krwi, serce się powiększyło i bije nieznacznie szybciej. 13 tydzień to już drugi trymestr. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak u mnie przebiegł, to zapraszam do dalszego oglądania. Na początku chyba muszę Was przeprosić za nietypowe ustawienie kamery, ale zepsuł mi się trójnóg i telefon po prostu leży oparty o pojemnik. Stąd ten nietypowy kąt nagrywania. Mam nadzieję, że nie będzie to bardzo przeszkadzać. 13 tydzień był dla mnie bardzo ważny, bo w tym tygodniu miałam pierwsze USG i zobaczyłam Dzidziusia na ekranie. Dzień wcześniej zadzwoniła do mnie pani z kilkoma pytaniami względem koronawirusa, upewniając się, że nie jestem przeziębiona, nie mam gorączki, po czym poinformowała, że zdecydowanie muszę przyjść sama i potwierdziła datę i godzinę wizyty. Ja oczywiście bardzo uradowana wzięłam ze sobą trójnóg, mając nadzieję, że będę mogła nagrać, skoro mój mąż nie mógł być ze mną, to chociaż mógłby zobaczyć jakieś nagranie. Niestety absolutnie już od wejścia kazano odłożyć mi wszystkie rzeczy i położyć się na łóżku. Nie mogłam zrobić ani jednego zdjęcia. Oczywiście mam wydrukowane 4 zdjęcia Bobaska, ale zobaczenie tego po prostu na żywo, jak się rusza, jak bije mu serduszko, jest po prostu niezapomnianym przeżyciem, więc miałam nadzieję, że będę mogła to nagrać. Niestety, absolutnie i kategorycznie było to zabronione. Dlatego jeżeli oglądacie jakieś amerykańskie filmy z tym, jak kobiety mają nagrania ze swojego pierwszego USG, to w Anglii absolutnie się to nie zdarza. Przed rozpoczęciem badania jeszcze raz pani zapytała się mnie, czy na pewno nie chcę badania na syndrom Downa, gdyż odmówiłam go już wcześniej, będąc z położną. Ja nie czuję potrzeby posiadania takiej wiadomości. Myślę, że wiele kobiet tutaj w Anglii bardzo chciałoby wiedzieć, gdyż tutaj jest legalna aborcja. Ja czegoś takiego nie brałam pod uwagę, więc absolutnie nie jest mi potrzebne to wiedzieć, zwłaszcza, że badanie nie jest stuprocentowe. Mam koleżankę tutaj w Anglii, która zrobiła takie badanie i wyszło jej, że w 80% prawdopodobnie urodzi synka z zespołem Downa, po czym dziecko urodziło się absolutnie zdrowe. Więc nie rozumiem, dlaczego zamartwiać się przez tyle miesięcy w ciąży, kiedy to powinien być ten piękny i relaksacyjny czas bez żadnych zmartwień. Oczywiście, jeżeli by wystąpiły jakieś inne komplikacje, to podczas tego USG o wszystkim będę chciała wiedzieć, ale wiadomość o syndromie Downa nie zaważy na żadnych dodatkowych badaniach czy leczeniach podczas ciąży, dlatego nie można z tym nic zrobić. Wolę być tej dobrej myśli i uważać, że wszystko jest w porządku. Aha, i jak takie badanie jest jeszcze robione, to kobiecie pobierają krew, a do tego jeszcze mierzą właśnie przez USG ilość płynu w karku i na podstawie właśnie tego stwierdzają, jaki jest procent możliwości urodzenia dziecka z zespołem Downa. Pani bardzo ostrożnie poinformowała mnie o tym, dlaczego jest badanie w ogóle USG. Zaznaczyła bardzo wyraźnie, że przede wszystkim, żeby dowiedzieć się, czy ciąża jest pojedyncza. I już mi zmroziła się krew, bo miałam przeczucia co do bliźniaków, ale okazało się, że jest tam jeden bobasek. Sprawdzają również, czy ciąża nie jest pozamaciczna i wyznaczają już dokładniejszą datę porodu. Bo wiadomo, że to na podstawie miesiączki jest takie troszeczkę na chybił, trafił 2 tygodnie plus bądź minus. Dlatego przy tym badaniu dowiedziałam się dokładnie, kiedy urodzi się Dzidzia. No, dokładnie. To też jest 2 tygodnie plus minus, w zależności od tego, kiedy już będzie gotowe wejść na ten świat. Pani miała również moje wyniki krwi i moczu, które wyszły bardzo dobre. I do tego poinformowała mnie, że mam bardzo niskie ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej,
I to chyba wszystko. Mówiła mi bardzo dużo w czasie właśnie USG. Pokazywała mi mózg, serduszko, rączki. Dzidzia, jeżeli miałabym Wam to przedstawić, jak ją zobaczyłam, to podskakiwała. I jak tu miała główkę, a tutaj pupę, to normalnie się wyginała tak chyba z 4 razy, aż miałam się zapytać, czy to po prostu czkawka jest, bo tak podskakiwała. Także była bardzo ruchliwa, po czym chwileczkę później się uspokoiła i pani mogła kontynuować badania, ale było przepięknie to po prostu widzieć, jaka jest ruchliwa i po prostu ogólnie jak się rusza. Aha, i sprawdzane jeszcze jest umiejscowienie łożyska, czy po prostu nie zatyka, nie umiejscowiło się tak, że zatyka po prostu ono drogi rodne. Bo to też jest bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o późniejsze tygodnie i poród. Ja jestem bardzo podekscytowana, bo to wszystko staje się już bardzo realne. Brzuszek mi rośnie. Oficjalnie mogę wszystkim powiedzieć, że jestem w ciąży. Teraz już wiem, że w pojedynczej. Wszystkie te dokuczliwe objawy ciążowe minęły, także mam dość sporo energii. Ja wiem, że to się wydaje jak super moce, ale prawdopodobnie czuję się pewnie normalnie i za parę tygodni się to unormuje, ale nie mam już żadnych mdłości, żadnych wielkich osłabień. Troszeczkę te zawroty głowy ciągle z rana, no i bezsenność w nocy. No dobra, może trochę tego jeszcze jest, ale z tym co było jest naprawdę super. Ja chciałam jeszcze dodać, że to jest moja druga ciąża i ja jestem bardzo zadowolona z opieki, jaką oferują kobietom w ciąży. W ogóle, jeżeli chodzi o Anglię, to krążą takie po prostu przekonania, że cały Narodowy Fundusz Zdrowia, tak zwany NHS, jest po prostu beznadziejny i nie leczy. Ja mam troszeczkę inne opinie, bo o ile GP, czyli ten lekarz pierwszego kontaktu, czyli General Practitioner, to nie są najlepsi lekarze, to jeżeli traficie do szpitala, to tam już jest profesjonalna opieka i naprawdę na wysokim poziomie. Ja miałam kilka takich wizyt w związku z moimi oczami, właśnie ciąża i naprawdę nie mogę na nic narzekać. Także tak jak mówię, lekarz pierwszego kontaktu nie za bardzo, ale jeżeli chodzi już o szpital i tamtych specjalistów, to jest naprawdę super. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Do zobaczenia. Pa, pa!